Na targach Agro Show w Bednarach zdecydowaliśmy się wyeksponować na pasie startowym jedną z większych naszych maszyn, jaką jest Bizon 36. Tego typu przyczepa potrafi nawet o 30% zwiększyć wykorzystanie kombajnów zbożowych, dzięki temu, że transportuje skoszony materiał z kombajnu do środków transportowych, które są przy granicy pola. Jest to maszyna oparta na sprawdzonym podwoziu tridemowym, takim jakie stosujemy w naszych największych rozrzutnikach, w rozrzutnikach Tytan 36. Tridemowa oś z kołami skrętnymi nadążnymi, wyposażona w blokadę kół, załączaną hydraulicznie. Skrzynia Bizona mieści 36 metrów sześciennych zboża. Przy ładowności około 25 ton daje to możliwość załadowania nawet trzech zbiorników dużych kombajnów. Przy czym też tutaj ważnym elementem jest sprawny wyładunek, nie tylko sprawny transport na brzeg pola, ale też wyładunek. W przeciągu około 4 minut ten zbiornik jest w stanie się opróżnić. To wszystko dzięki dwóm przenośnikom. Podwójny przenośnik ślimakowy umieszczony w dnie skrzyni jest o zmiennym skoku ślimaka, co powoduje równomierne pobieranie materiału jednocześnie z całej długości skrzyni. Ten przenośnik podaje materiał do przodu, do przenośnika wyładowczego. Jednocześnie ślimaki poziome mają możliwość rozłączenia za pomocą sprzęgła w tym celu, żeby po prostu opróżnić ślimak wyładowczy. To znaczy, że jeżeli wóz jeszcze jest załadowany, a miejsce na przyczepie, na przykład ciężarówki, się kończy, możemy wyłączyć napęd ślimaków poziomych, dzięki czemu ślimak pionowy zostaje opróżniony, można go bez problemu złożyć. Maszyna jest przeznaczona dla większych odbiorców lub też dla usługodawców rolnych. Tutaj ważnym elementem z punktu widzenia tego typu odbiorców jest możliwość kontrolowania właśnie masy przewożonej wozem. W tym celu wykorzystujemy system wagowy oparty na 8 komórkach wagowych w różnych miejscach skrzyni. Komórki po 4 z każdej strony, połączone z komputerem. Komputer umożliwia nam ważenie, a także drukowanie za pomocą dostarczonej drukarki wyników pomiarów. Na tej podstawie możemy zarówno kontrolować ilość zbieranego plonu, jak i rozliczać się po prostu z kontrahentami. System wagowy z drukarką jest dostępny w wyposażeniu dodatkowym, ponieważ nie każdy po prostu takiego wyposażenia potrzebuje. Dodatkowym wyposażeniem są też szersze opony. Standardowo mamy opony 600x55-26,5. W opcji są przewidziane m.in. opony o szerokości 700 mm. W opcji też dostępna jest plandeka.